Nie ma. Jestem Bartą. Dzisiaj gramy w grę, którą raczej znacie. Jak nie znacie, to widzicie pod kamieniem przez ostatnie parę miesięcy? Bo swego czasu była to dosyć znana i plana gra, czyli Bartu Turlet. Gra dostała swoją steamową wersję i w okazji dostała update'a, więc chyba ogrywamy. Ja. Czas to ograć, bo nie ogram tego jak był pierwszy hype, to może przy wersji steamowej w końcu by wypadało to grać. W dużym skrócie o co tu chodzi. Gracie w rosyjską ruletkę za pomocą shotguna. I to w sumie tyle z podstawowych rzeczy, więc chyba nie ma co po prostu zdobywać, jak po prostu zacząć. Dobra, a zaczynamy w takim razie, więc lecimy, kopniemy drzwi. Coś tu gdzieś można kliknąć, coś tylko drzwi? Chyba tylko drzwi. No dobra. Także się wpisujemy. O, zmieściło się. No i Bajlander jeszcze nawet można jeden znak wpisać. Enter. Dobra. Więc tak, no w skrócie to chodzi o to, że po prostu są live randy i blanki i po prostu strzelamy cię w niej fan. Więc były dwa blanki, więc na logikę powinno nic się nie stać. Dokładnie. I teraz mamy 50 na 50, więc w sumie 50-50, co się tu stanie. Niestety wygrałem te 50-50. No, to bywa. Dosyć losowa giera jest jednak, ale da się też jakby coś ugrać. I dwa. Okej. Czy dwa. Mogę zaryzykować? Czy ryzyko się opłaci? Chyba nie. Chyba się nie opłaciło. Lecimy jeszcze raz. Za drugim razem się uda. Ja jestem pewien. Czyli lecimy tak samo. Dobra. Może nie dostanę stała. Tak, nie dostanę strzała. Jedyny live round walnął we mnie. Fajnie. Bardzo. Dobra, 3-2. Ja wiem, co się stanie. Bym musiał... Dobra. Na pewno... Nie, ja jestem... Nie wiem. A. To... Będzie trudne. Próba numer 3. Dawaj. No i... Dobrze mi idzie. Nie mam na mnie go ani jednego strzała. No 3-2. Ostatnio za każdym razem walnęło we mnie te 3-2. Także może... No w końcu. Ja nie mogę. To jest... 1-3. Chyba? Nie, 1-2 jest. Okej. Teraz wyszło. Teraz będzie ciekawe. Bo dochodzą itemy.
Więc... Ja. Będzie zabawnie. Okej. Dobre rzeczy przyszły. Kajdanki i nóż jest git. 1-1. Mogę to zrobić bardzo prosto, mianowicie mogę go w sumie skuć. I już mam kulturę dla siebie. Tu walę dwa razy w niego. Jak będzie blank, to jest tym lepiej dla mnie. Bo mogę użyć tego, co mi da damage raz dwa. I mu walnąć za dwa. No i o to chodzi. Już tylko 2 HP ma. Okej, okay. Właśnie mi odpięło myszkę przed chwilą. O, lupa. Okej. Okay. Kedanki. No i git jest. 2-2. On ma bardzo niefajne rzeczy. Zaryzykujmy. To jest live round. Także... Mogę odłożyć? Nie mogę odłożyć. Dobra. Bo teraz chyba tracę kolejkę. Więc go walnę raz. Tak, tracę kolejkę. Ja bym się uleczył. Fuck. Jakbym go skuł, to byłoby szansa, żeby dostał 2 hity. Ajajaj. No, niedobrze to wygląda. Chyba dostaje. Tulu. Chyba dostaje. Chyba dostałem. Dobra, 2 na 2 HP. Dobra, więcej temów dawaj. Okej, to mogę się uleczyć. I git jest. Jak wygląda? 3-2. Okej. 3-2. Definitywnie bezpiecznie będzie się uleczyć. Żeby nie zlecieć na hita. Kuję go. I jeżeli będzie teraz blank w niego walnie, to będzie 1. Oj, bardzo dobrze. Bo w tym momencie mamy tylko jednego blanka w środku. I to znaczy, że jest pora szansa, że będzie to live round. Jak będzie to blank, to jestem w dupie. Wow. Wszystkie blanki pod wąt. Chyba wygrywam. Nie, bo on skipnął live rounda. A i tak dostaję 2 hity. Podwójnego. Nie wygląda dobrze. Bo mam 1 HP. On będzie mieć 2. Dobra, liczę na leczenie. To nie jest leczenie. To też nie jest leczenie. Fuck. No to jest źle. Jest źle. Bym musiał go walnąć. Nie, to jest nie do ugrania. Ryzyk fizyk, zobaczmy co będzie. Źle będzie. Dobra. Dobra. Teraz liczmy na szczęście. Znowu mi myszka złączyło. Okej. No. Wiecie co to oznacza? Nie ma już blanków. By AI musiał teraz... Teraz nie ma blanków. Okej.
Nie wiem, co by się musiało stać. AI by musiało walnąć fikołka w tym momencie i walnąć w siebie. I niestety tego nie zrobi. Było dobrze. No, do 4 razy sztuka w takim razie. No, zaczynamy od drugiej rundy. Dobrze. To dobrze. Lupa, git. 1-1. No to w sumie prosta VR jest. Po prostu skuwam. I walimy w niego. No i drugi raz. On ma leczenie, więc nie fajnie. Jedanki znowu. To no tak. 2-2 jest. Mogę tego użyć. Chyba jak najbardziej zoptymalizować, co by dostawać. W tym momencie jest jeden live round. O. Dobra, lecimy. Lupę co zostawię na później, może się przydać. Ale ja też hita dostanę. I on pewnie się uleczy. Jeden HP teraz mu walnąłem. A nie, bo to już koniec. Okej. Ja zapamiętam coś. Dobre itemy. Ja. Yeah. 3 live, okej. Dobra. No jest blank. Więc po tym będzie jeden blank tylko. Więc mogę stwierdzić, że mogę ryzykować. Jak to wyjdzie, to przechodzimy do trzeciej rundy. Ja, dobra, mamy to. Udało się, w końcu. Ja nie mogę. Dobra, dawaj, kolejną rundę. Ostatnia, let's go. Final showdown. No i lecimy. I 4 itemy. To jest dużo. Dobra, że jest no tak średnio. Dobra. On tam. Ah, you know the drill. Wrzućmy ten pocisk. Dobra. A dobra, leci. Nie ma co się bawić. Dokładnie. No sobie mogę go skuć. Walnę w niego po prostu 2 razy. Im więcej, tym lepiej. Chyba jest szansa, że teraz też dostanie. Jakby dostał, to byłoby fajnie. Niestety. Ma lupę. A nie, dobra. Ja się nie skupiam, jak mówię, się nie skupiam na tym, co się dzieje. I to jest niedobre. To jest bardzo niedobre. Nie wyś... okej. Okay. 4-4? Nie zwróciłem uwagi na to. Myślę, że się wyświetli. Będzie napisane ile na ile. Uznajmy, że 4-4.
Dobra, blank poleciał. No i to wygląda bardzo dobrze. On ma full itemów tam i ja nie mogę. Taki dosyć mocnych itemów. W tym momencie on już jest na hita. Więc bardzo dobrze. Dobra, jego kolejka. W końcu. Nie wiem, po co on się leczy. No, daliśmy mu w końcu dojść do broni od dłuższej chwili. Bo on sobie miejsce po prostu robi na item inne. To ma sens w sumie. Mhm. Coś czuję, że to się chyba zapowiada hit dla mnie. Dokładnie. On jest na hita. Jeszcze jego kolejka. Jeszcze jest jakiś w ogóle rhyme round? Chyba jest, o nie. O nie. O nie. O nie. Nie za ciekawie to wygląda. Czyli jednak oboje jesteśmy na hita w tym momencie. Niestety. Ach. Nie wiem, ile pocisków zostało. Dobra, no. Zaryzykujmy w niego. Dobra. Udało się. Yo. Myślę, że dłużej mi to zajmie przejście gierki. Ale się udało. Ja, jest kasa. Mililitry piwa wypite. To jest tak pięknie podliczone. No grze, no. Double or nothing. Knocked. Yeah. Także z pierwszego odcinka byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się to w sumie podobała ta gierka. I w drugim odcinku zrobimy tryb Double or Nothing. I zobaczymy sobie, ile się uda uzyskać. Ile tak się najwięcej uda zarobić kasy. I no. Do zobaczenia w następnym filmie. Żegnam.